I dzień dobry, zorganizowałem sobie dzień wolny i jestem. A co dzisiaj będę robił? Ano poprawiał tą papę. Pod koniec tamtego roku, jak były wichury, zerwało mi tutaj kawałek, który jak widać prowizorycznie przyłożyłem deską, a po tych ostatnich wiatrach jakie były, no oderwało kolejny kawałek. Na szczęście, tak jak widać, podwójna papa tutaj jest, więc jeszcze jedna warstwa pod spodem. No ale trzeba to poprawić, bo będzie coraz gorzej. Kupiłem więc dwie rolki takiej papy tradycyjnej. Papy tradycyjnej wierzchniego krycia. Jedna rolka to jest metr na 15 metrów. No i metr kwadratowy to niby 2 kg. Czyli taka paczka to 30 kg i w sumie troszeczkę to waży. Nie jest ta papa jakoś super gruba, ale myślę, że tak na 2-3 lata powinna wystarczyć. A czymś to przecież muszę załatać, no bo tak zostać nie może. Mam już też podstawowe narzędzia, czyli miotłę, żeby cokolwiek tą papę przemieść, łom, żeby wyrwać stare gwoździe, no młotek to wiadomo, no i pudełko takich dłuższych, pudełko w zasadzie woreczek takich troszeczkę dłuższych papowców i podkładek. Myślę, że to mi powinno wystarczyć, bo będę chciał zrobić 2 albo 3 tylko nowe pasy. Tak, żeby po prostu było to wzmocnione, no i zabezpieczone przed deszczem. Ok, trzeba iść po drabinę teraz. To dolna część drabiny już stoi, ale oczywiście kąt jest taki, że na dach mi się wyjść do końca po tej drabinie nie uda. Dlatego muszę pokombinować, jak tą wysoką część, ostatnią część drabiny, no tam na dachu położyć, tak żeby mi się nie zsuwała. Spróbuję znaleźć jakiś gruby drut i może zrobić po prostu z tyłu haczyk, tak żeby można było zaczepić o drugą stronę dachu. Jeżeli nie znajdę druta, to po prostu jakąś linkę czy coś takiego. Bo jednak wolę, żeby to leżało i było przymocowane, niż tak po prostu sobie po tym dachu chodzić. Tutaj dookoła nikogo nie ma, a spaść zawsze byłby problem. Twardego, mocnego druta nigdzie nie znalazłem, co bym mógł zaczepić, więc pomyślałem, że puszczę linkę i po prostu linkę tutaj do haka, znaczy do przyczepki i też spokojnie będzie to stabilnie się trzymało. Z jednej strony linka, która w razie czego nie będzie mi pozwalała, żeby ta drabina się obsunęła, a z drugiej strony jeszcze wziąłem sobie bardziej, pochyliłem tą drabinę i przyłożyłem tutaj, może widać, szczebelki w szczebelki, więc myślę, że teraz 100% pewność, że się nic nie stanie. Ściągnąłem już tą pierwszą deskę, teraz zmiotę te kawałki listków, które były pod deską, no i pewnie zabiorę te dwa oderwane płaty papy, no i będę kładł świeżą. Siedzę sobie tutaj na wierzchołku, kalenica to się nazywa, czy coś takiego, nie pamiętam szczerze mówiąc. Wyciągam te gwoździe, bo tutaj na pewno będę musiał zakładkę zrobić w tą stronę i w sumie raz, że mi się one przydadzą, nie ma co kolejnych bić, a dwa, że mogą przerywać papę. No i tak sobie myślę, że kurczę, jakby tych drzew z przodu domu było troszeczkę mniej i zrobić jakieś okienko dachowe, to naprawdę fajnie by to wyglądało. Ale to taki pieśń przyszłości, o ile w ogóle, bo w sumie słoneczko tutaj ładnie operuje, więc takie okienko to raz, żeby sporo światła do środka wpuszczało, no ale z tego domu i tak nie wiadomo, czy cokolwiek będzie. Na razie go poprawiam, a jak z remontem, no czas pokaże. Póki co chcę to przynajmniej zabezpieczyć, żeby woda się do środka nie lała. Niestety tutaj z drugiej strony też widać, że ta papa jest mocno zdarta, więc chyba czeka mnie i wymiana o tego kawałka od razu. A jak dalej? No to nie wiem, będę musiał się dopiero rozejrzeć. Idę zobaczę, jak wygląda to, bo chyba też będę wymieniał. Tak, zdecydowanie i tutaj trzeba będzie położyć jeszcze jedną warstwę. W sumie nie wiem, czy będę tą ściągał, czy położę jedną na drugą. Zobaczę. No i zastanawia mnie jeszcze ten fragment u samej góry. Tutaj widać, że już coś raz było sztukowane kiedyś. Ale zobaczymy, ile mi tej papy starczy. To na pewno, a to się okaże. I tak jeszcze z ciekawości porównuję sobie grubość tej papy.
Stara, no widać, że jest wyraźnie grubsza. Może nie dwa razy, ale prawie. Więc nie wiem, co z tego będzie. Mam nadzieję, że 2-3 lata powinno przetrwać. Ogólnie jaki jest koszt tej papy? Za rolkę 15 metrów wyszło trochę ponad 60 zł. W każdym bądź razie metr kwadratowy to 4 zł i chyba 20 groszy w przeliczeniu. Więc wcale nie tak dużo. Myślę, że te 2-3 warstwy, no to spokojnie jedną rolką dam radę, czyli za jakieś 6 dyszek. Pierwszy arkusz przycięty, no nożykiem to dosłownie idzie jak cieniutki papier. A czemu ja to w ogóle robię teraz, jak jest taki upał? No bo papa dzięki temperaturze wysokiej jest bardziej elastyczna. No jeżeli bym to robił na wczesną wiosnę, gdzie jest zimno na dworze, no to takie zgięcie mogłoby skutkować tym, że papa po prostu pęknie. A teraz jak jest nagrzana od słońca, no to łatwiej się też rozwija, rozkłada i przede wszystkim nie pęka. Także zwijam tą rolkę i wędruję na dach robić przymiarkę. Mam nadzieję, że dobrze wymierzyłem. Tak by mi pasowało zrobić przedłużkę tego w tą stronę, po to, żeby jednym ciągiem zatkać i te dziury. Już bez zrywania tego arkusza, tylko po prostu jeden na drugi i tyle. Także jednak tu będzie dłuższy, wracam, żeby ciąć jeszcze raz. Oczywiście ten mi się przyda, bo pójdzie tu, gdzie ja w tej chwili siedzę. I przyglądam się jeszcze tym dziurkom, no warto by było je zakryć. Tutaj, jak powiedziałem, no nie zrobię zakładki, bo musiałbym najpierw ściągać ten arkusz, potem ten, więc kombinowania, jak nie wiem. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce, ale w tej chwili najważniejsze to załatać ten pierwszy, największy arkusz. To dociąłem odpowiednią odległość, no ale teraz się zastanawiam, że wcale nie będzie łatwo samemu to na pół tak rozłożyć, żeby tu równomiernie spadła część z jednej i z drugiej strony. Muszę chwilę pokombinować, jak to zrobić, żeby mi się w połowie ta papa nie przerwała. No, wnieść te 10 prawie metrów na górę, no to też jest 20 kg, więc sam ciężar papy też ją może porwać. Trzeba będzie, chorobcia, bardzo delikatnie to robić. Okej, próbuję jakoś. I stało się to, czego się cholernie bałem. Chciałem sobie po prostu ułatwić, więc spuściłem rolkę w dół po to, żeby się sama rozwinęła. No i co? I na samym końcu się udarła. Kurczę, no i teraz będę musiał kombinować i zrobić tu pewnie jakąś zakładkę czy coś. Ach, jak na złość. Druga sprawa, że jednak te arkusze nie są bardzo równo ze sobą z tej i z tej strony, więc trochę mi wyszło tak na skuśkę. No ale trudno, tutaj i tak już drugiego kład nie będę, więc lekko sobie to przesunę i myślę, że jakoś dam radę. Ech, no niedobrze tu się stało, ale jakoś myślę, że z tego wybrnę. Aj, i spora chwila minęła, bo akurat znajomy się kręcił, o jeszcze widać tam jego ciągnik w oddali, więc podszedłem chwilę pogadać, no i myślę, że prawie godzina pękła. Ale, przynajmniej słoneczko uciekło i mogę wrócić teraz spokojnie do pracy, bo już koło 12 robiło się naprawdę mocno ciepło, a tak jak są chmurki, to mogę kontynuować. No, skończyło się na tym, że próbowałem sobie wyregulować długość z jednej i z drugiej strony. Miała być zakładka, no ale niestety ta zakładka, jak pokazywałem, mi się urwała, no i tej zakładki za bardzo nie będzie, czyli po prostu papa będzie tak na styk tu przybita gwoździem. Dzięki temu i z tej strony, i z tej drugiej też uda mi się to zrobić po prostu już jednym arkuszem bez sztukowania. Szkoda tego kawałka, no ale cóż, tak to czasami jest, jak człowiek chce pośpieszyć, to tak wychodzi. Tutaj ładnie już mi przykrywa papowca, przede wszystkim tą dziurawą stronę, dziurawy
arkusz. Tutaj tak samo zakładka, dobre 5 cm, a może i 10 nawet. No i też jest tak na styk, ale da się przebić, żeby nie podwiewało. Trudno, no miało być ładnie tutaj, tak jak widać, po długości z jednej i z drugiej strony, ale niestety, jakby nie było, zawsze jest dobrze uciąć więcej niż potem kombinować, bo straciłem tutaj jakieś 40 parę centymetrów, no ale dzięki temu, że zrobiłem taki zapas, to spokojnie mi tutaj starczy. Ok, młotek i przebijam tą pierwszą stronę. Przez chwilę się zastanawiałem, czy nie wykorzystać tego kawałka, który mi został ściągania z tamtej strony i nie zatkać tej dziury. Tak, ale suma summarum chyba nie ma co dziadować, skoro i tak mam dwie rolki tej papy i w zasadzie te dwie rolki wystarczą mi, żeby dokończyć i tutaj, z tej strony, na równo, aż do skraju dachu. No i z tej drugiej strony, gdzie już mam położone dwie warstwy, no to nie będę dziadował i po prostu zdejmę to i zrobię już równo tą samą papę na całej tej części budynku. Będzie ładniej, a w zasadzie pieniądz, nie pieniądz, no trudno, 50 zł, ale i tak przecież tej papy bym nigdzie indziej nie wykorzystał, bo praktycznie tutaj na budynkach nigdzie papy nie mam, więc trzeba tak to zrobić. Nie ma co. Będzie chwilę dłużej, ale trudno. No i od razu inaczej to wygląda. Także teraz gwoździki, młotek i lecimy z przybijaniem tej strony. Jak przybiję tamtą, to chyba jak przybiję tą stronę, to pewnie będzie mała przerwa na obiad. No i po obiedzie zabiorę się za drugą. Obiad zjedzony, to trzeba kontynuować dalej i dołożyć tutaj jeszcze dwa pasma tej papy. W zasadzie zacznę chyba od przybicia tego, co już mi tutaj stabilnie leży, bo z tamtej strony i tak mam to przybite i tak, więc naciągnąć w żadną stronę nie będę mógł. I dopiero potem dwa pasma z tego, co mi zostało, dołożyć tu na koniec. No nie planowałem tego robić, myślałem, że będzie w ogóle tylko tamta strona, potem, że będzie ten jeden pasek, no ale teraz finalnie już ten misz-masz, który tu jest, też zakryje, bo to gwóźdź na gwóździu, skrawek na skrawku, więc bez sensu to tak zostawiać. W miarę możliwości staram się też wyciągać te papowce, które tutaj były. No nie wszystkie się udają, bo na przykład ten siedzi bardzo mocno. Niektóre znowu wychodzą prawie gołymi rękami. Różnie to bywa, ale jest ich tutaj strasznie gęsto, więc to co się uda wyrywać, to wyrywam. To co się nie udaje, to po prostu dobijam mocniej, żeby nie starczało. No a te co wyrwę, no to reużywam po prostu. Po co mam kłaść nowe gwoździe, jak mogę użyć tych, które są tutaj. Skoro wyrywają się proste, no to lądują tutaj z powrotem. A niebo się jakoś pochmurzyło, zaczyna się też wiaterek. W sumie najpierw uciekałem od słońca, a teraz nie wiem, czy niedługo nie będę uciekał od deszczu. Kapie już parę chwil taki drobny, ciepły, w sumie letni deszczyk, więc póki co nie przeszkadza robić i dokończyłem sobie przybijanie z tej strony i zostało mi tutaj najgorsze, w zasadzie nad drutami i tu z boku wysoko, ale żeby to zrobić, to ja dla bezpieczeństwa sobie w sumie wyłączę prąd, tak żeby tutaj światła nie było i wtedy spokojnie po tej czy tej dłuższej drabinie będę to dobijał. Niestety, deszcz zaczął padać większy. Mam nadzieję, że za chwilę przeleci, tak żebym mógł sobie to skończyć. No ale póki co się schowałem, żeby bez sensu nie moknąć. Papy mi zostało... No z tej rolki to myślę, że sporo, z tej drugiej. No z pierwszej
Mniej, ale jakby nie było, tu myślę, że jest jeden cały pasek. No i tutaj takie sztukowanie, gdyby kiedyś zaszła potrzeba. Myślałem, że to przeloty i tak już z pół godziny czekam, aż przestanie. Raz mocniejszy, raz lżejszy, no ale w każdym bądź razie za duży, żeby na dworze coś działać. Tam się już przejaśnia, więc może za chwilę ta chmurka przeleci. Deszcz potrzebny, bo jest sucho, ale dobrze by było też skończyć to, co zacząłem i brać się za kolejną robotę, bo tutaj jej sporo. A jak na dworze pada, to w międzyczasie można coś zdrowego zjeść. Co prawda nie mam majonezu super zdrowego, ale mam trochę chrzanu i z chrzanem jajka też spoko. Deszczyk przeleciał, trwało to jeszcze z 15-20 minut, no w sumie prawie godzinę taki drobny siąpił, ale słoneczko jakie teraz wyszło, tak znowu piecze, jak nie wiem, no dach jest w połowie też już suchy, rosy co prawda jeszcze trochę zostało, ale już mniejsza z tym, no biorę się za kończenie tego, zostało mi dosłownie tam 15 minut i będzie po wszystkim, no a potem trzeba brać się za kolejną robotę. Dobra. Jeszcze trochę gwoździ i dobijam. Dobrze, skończone nareszcie. No, z jednej strony poszło więcej gwoździ, bo ta deska była bardziej spróchniała, z prawej strony troszeczkę mniej, ale uff, zrobione. No, zeszło się ponad pół dnia i poszło około 100 zł na takie krycie dachu papą, a w zasadzie części dachu. Ale tak, ta papa wierzchniego krycia no nie wytrzyma długo. Myślę, że 2-3 lata to maksimum. I do tego czasu na pewno będzie decyzja, co dalej z tym domem robić. Czy po prostu rozbierać i wtedy już wszystko jedno, bo i tak do wyrzucenia. Czy w jakiś sposób ratować. A jeżeli ratować, no to wtedy zamiast papy na dachu będzie blacha. Tak sobie jeszcze pomyślałem, bo jakiś czas temu stawiałem przecież pułapki na szerszenie tam na strychu. Ciekawe, czy się coś złapało. Patrzę. No jakieś zdechłe muchy. Tutaj nie widać nic, ani w coli, ani w piwie. No szerszeni czy os brak. W sumie też nie widziałem ich jeszcze w tym roku tutaj i mam nadzieję, że tak zostanie. To trzeba się brać za kolejną robotę. Mam ze sobą przyczepkę, bo znowu też naładuję drzewa do zabrania. Ale przywiozłem dwie doniczki mięty, no i trochę takich sadzonek, no wybujonych, bo na parapecie stały w dobrej ziemi, ogórków. Ogórki nie chcą mi wcale tutaj rosnąć. W zasadzie połowa, które wsiałem, w ogóle nie wzeszła, a połowa to się prawie nie rozwija. No i mięta. Mięty już się nie mogę powstrzymać i trochę listków obskubałem. I myślę, że trzeba to gdzieś wysadzić. Także do ogródka i myśleć gdzie. Ogórki wsadziłem. Zobaczymy co będzie, podlałem i wsadziłem też miętę. Kompletnie nie miałem pomysłu gdzie tą miętę wsadzić, więc wsadziłem tutaj na końcu, żeby też mi się nie rozpowszechniała na cały ogródek. No tu jest chrzan, tu jest mięta. Czy za rok tak będzie, czy będę przesadzał? W sumie nie wiem, na razie tak to zostaje. Aha, i pasuje mi też podziabać, bo w sumie było dziabane tydzień i trochę temu, więc już czas najwyższy, bo widać, że znowu chwastki wyłażą. Dobrze rosną roślinki, ale i chwasty tutaj też mają się nieźle. Co ciekawe, patyki wierzbowe, którymi znaczyłem grządki, no dużo z nich się poprzejmowała. A tutaj jakieś, jak widać, byle jakie na niby, no i kurcze, rosną jak nie wiem. Zabawne. Ale dobra, motyka do rączki i dziabie. To względny porządek mam zrobiony, obdziabane wszystkie rządki i tutaj tak mocno dookoła. A czemu tak mocno dookoła? No bo w końcu będę bił dzisiaj
te pale, które ostatnio szykowałem. No bo zamówię też siatki leśnej i ogrodzę ten kawałek. Szkoda by było, gdyby tu jakieś sarenki czy dziki wpadły, bo w sumie nawet ostatnio widziałem, jak się kręciły tutaj po podwórku, więc chwila, moment i byłaby tutaj rewolucja. A szkoda, taką siatkę leśną będę miał pewnie na kilka lat. Także idę po siekierę i będę wbijał. Na dzisiaj słupki ogarnięte. No niestety jakoś źle wymierzyłem i kilku mi zbrakło, bo zbrakło mi na tamtą część. Także mam je mniej więcej co 1,5-2 metry, w zależności od tego, jak mi tam wychodziło. No niektóre naprawdę grube i solidne. 2 lata myślę, że nawet jak wierzbowe, to przy takiej grubości to powinno wytrzymać. No będę musiał następnym razem już uruchomić piłę, znaczy rozrobić benzynę i zalać piłę. I jeszcze tutaj ze 3, raz, 2, 3, tak, 3 słupki ogarnąć. No i te chwaste wywalić. Ale to może już następnym razem, bo teraz jeszcze wezmę troszeczkę gnojowicy. Dzisiaj chyba pora na pokrzywę. Tak mi się wydaje. A no tak, bo pokrzywą podlewałem tylko raz. Więc akurat tym śmierdziuchem dzisiaj podleję roślinki. Słoneczko już tam pomału sobie zachodzi za chmurkami. Ja wszystko mocno, naprawdę mocno podlałem tą gnojówką. Co prawda w południe był deszczyk, no ale już tego deszczu nie znać, bo potem to słońce wyszło. Zresztą widać po ziemi, gdzie podlane krople to jeszcze cokolwiek mokro, a gdzie nie to już suchawo. Kurczę, te buraczki miałem jeszcze dzisiaj przerwać, no ale już chyba nie zdążę. Tydzień temu je popikowałem. Te, które przerywałem, trochę poszło na botwinkę, trochę takich mniejszych tutaj popikowałem i w sumie elegancko się przyjęły. Więc teraz jak w sobotę przyjadę, to na pewno będę musiał to zrobić. A teraz idę pakować drzewo na przyczepkę, no i pomału w drogę, bo to z godzinka i będzie w sumie noc. I zrobił się późny wieczór, bo już 21:30 prawie. Ale na dworze jeszcze fajnie, dosyć widno, no i przede wszystkim spokojnie, cicho, bez wiaterku, no i fajne, jeszcze czyste niebo z chmurkami. Chociaż zachód słońca już jakiś czas temu był, to jeszcze fajnie tak sobie chwilę popatrzeć, pooddychać. Ale to już ostatnie podrygi na dzisiaj, więc ja się żegnam i po prostu do następnego razu.